Dzień dobry, Lena Matławska, firma Sumi Agropoland. Serdecznie witam Państwa na webinarze organizowanym przez naszą firmę. Witam także i przedstawiam naszego prelegenta, pana doktora Dariusza Tepera, który całe swoje zawodowe życie związany jest z murarką, a prywatnie jest jej hodowcą. Dzień dobry, panie Dariuszu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Leno. Witamy. Tytułem wstępu pragnę przekazać, że nasza firma prowadzi działalność edukacyjną w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony owadom zapylającym już od 2006 roku. Początkowo była to kampania edukacyjna Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół, której celem było uświadomienie rolnikom i sadownikom znaczenia pszczoły miodnej w środowisku i zapylaniu roślin oraz promowanie takich działań w zakresie ochrony roślin, które zapewniają maksymalne bezpieczeństwo tych owadów. Później zainaugurowana została nowa odsłona akcji pod hasłem Budujemy populację owadów zapylających, a działania edukacyjne kampanii zostały rozszerzone na inne niż pszczoła miodna owady zapylające, głównie na murarkę ogrodową. W tym roku zdecydowaliśmy się kontynuować kampanię Budujemy populację owadów zapylających. Przekazaliśmy do sklepów rolniczych oraz ogrodniczych 1100 domków murarki wraz z kokonami tego owada. Prowadzimy też cykl postów na Facebooku pod nazwą Murarki Portret Własny, gdzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy odnośnie życia murarki. Dzisiejszy webinar jest częścią prowadzonej przez nas kampanii i dzisiaj dowiedzą się Państwo wszystkiego o murarce ogrodowej oraz o tym, jak poprawić zapylenie w sadzie. Pamiętajcie Państwo, proszę, że podczas naszego webinaru można zadawać pytania naszemu prelegentowi na czacie. Panie Dariuszu, przekazuję już Panu głos. Zaczynajmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sekundka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak powiedziała Pani Lena, nazywam się Dariusz Teper. No i od dosyć dawna, bo prawie 20 lat zajmuję się hodowlą i wykorzystaniem murarki ogrodowej do zapylania upraw. Podczas pracy w Instytucie Ogrodnictwa zajmowałem się również wykorzystaniem i hodowlą trzmieli do zapylania różnych upraw, między innymi roślin uprawianych pod osłonami. A dzisiaj opowiem Państwu o murarce ogrodowej. Na początek chciałem powiedzieć kilka słów na temat firmy Sumi Agro, która bardzo przyczyniła się do rozpropagowania tego gatunku jako owada zapylającego, w zasadzie uzupełniającego, a w tej chwili to w niektórych sadach być może jest to główny zapylacz. I nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Polska jest prawdopodobnie krajem, w którym murarka ogrodowa jest wykorzystywana do zapylania upraw na największą skalę w Europie. I właśnie te działania promocyjne prowadzone od lat przez firmę Sumi Agro na pewno się do tego znacznie przyczyniły. Na początek może kilka słów na temat wpływu zapylania na planowanie różnych gatunków roślin sadowniczych. I do Państwa w tym wykresie możecie zobaczyć no, tylko wybrane gatunki. Na początku są te, które są wybitnie i których plon jest wybitnie uzależniony od owadów zapylających. I widzicie Państwo tutaj, że to są te gatunki, których plon jest uzależniony od zapylaczy niemal w 100%. Na końcu mamy takie gatunki jak malina czy truskawka, i tutaj wydawałoby się, że plon, który jest uzależniony od zapylaczy na poziomie 20-30%, jest, no, to uzależnienie nie jest zbyt duże. Jednak to jest takie podejście dość mylące, ponieważ jest to zniżka plonu w ogólnej jego masie. Natomiast jeżeli przyjrzymy się jakości plonu, to spada ta jakość drastycznie. I w związku z tym te plantacje, z których otrzymujemy owoce, gdzie mamy niedostatki zapylaczy, zwykle to są owoce złej jakości i mogą być wykorzystywane jako tani surowiec dla przemysłu przetwórczego, a nie dużo droższe owoce deserowe.
I ogólnie przyjmuje się, może troszeczkę to już taki slogan, ale mówi się, że żywność człowieka w swojej całkowitej masie jest uzależniona od zapylaczy około 70%. I proszę popatrzeć, jak wyglądają nasze markety, działy warzywne czy owocowe w marketach czy warzywniakach. I to teraz ładnie to wygląda, prawda? Mamy dużą różnorodność, wiele barw, no oko cieszy taki widok. A gdyby nie było owadów zapylających w naszym środowisku, to ten obraz byłby dużo gorszy. I proszę zobaczyć, jak wyglądałyby takie stoiska. Ogólnie głównym zapylaczem uważa się tak, czy uważało się do tej pory, że jest to pszczoła miodna, bo zapyla prawdopodobnie około 90% upraw. Coraz częściej jednak zwykle naukowcy, którzy zajmują się biologią zapylenia, skłaniają się w kierunku, że pszczoła miodna wcale nie jest takim skutecznym zapylaczem, jakby się wydawało. Ona w zasadzie dominuje ze względu na swoją dużą liczebność i sporą liczbę pasiek w Polsce, bo mamy ich prawdopodobnie około około 1,5 miliona. No i w zasadzie one przykuwają naszą uwagę, kiedy się źle dzieje, kiedy dochodzi do ginięcia pszczół miodnych, kiedy dochodzi do zatruć, wtedy wszyscy zwracają uwagę na pszczołę miodną, a mało kto zwraca uwagę na dzikie owady pszczołowate, które odgrywają ogromną rolę w naszym środowisku. I tak już dawno temu, bo 20 lat temu, ukazała się publikacja, która dowodzi, że źle się dzieje w środowisku dzikich owadów pszczołowatych, ponieważ aż prawie 50% gatunków występujących w Polsce znajduje się na czerwonej liście gatunków ginących i zagrożonych. A dlaczego tak się dzieje? No powody są właściwie spowodowane głównie przez człowieka, choć nie wszystkie. Intensyfikacja rolnictwa jest jednym z tych powodów. No kiedyś, kiedy to nasze rolnictwo było takie bardzo ekstensywne, kiedy pola były bardzo wąskie, poprzedzielane miedzami, zadrzewień śródpolnych było wiele, uprawiało się wiele gatunków, w tym wiele gatunków owadopylnych, wtedy ta bioróżnorodność w takim środowisku była bardzo wysoka. Obecnie, kiedy to są duże obszary obsiewane czasami, to są obsiane tysiące hektarów zbożem, czy wysadzane ziemniaki na tak ogromnych areałach, na tym terenie w zasadzie nie ma szansy, nie ma możliwości rozwoju dla dzikich owadów pszczołowatych, bo nawet roślinność, chwasty, które mogłyby tam rosnąć, są intensywnie zwalczane. Chemizacja i zanieczyszczenie środowiska to główny czynnik. No, jak Państwo wiecie, gdy stosuje się środki ochrony roślin bez stosownej wiedzy albo właściwie bez zwracania uwagi na ich szkodliwość, to robi się wielką szkodę w środowisku. I giną gatunki bardzo pożyteczne. Niszczenie roślinności ruderalnej, czyli tej, która rośnie gdzieś tam przy rowach, w takich miejscach, które nie wyglądają zbyt estetycznie, też wpływa bardzo negatywnie na rozwój czy na różnorodność, bioróżnorodność dzikich owadów pszczołowatych, ponieważ w tych miejscach one nie tylko mają rośliny pożytkowe, które w dosyć dużej liczbie gatunków występują, ale w tych miejscach znajdują się też na przykład puste łodygi roślin, czy jakieś kłębowiska traw, w których mogą zakładać swoje gniazda dzikie czmiele, czy w pustych łodygach roślin owady, które wykorzystują właśnie takie miejsca. Niszczenie środowisk ostojowych, nieużytków, miec, zadrzewień śródpolnych czy zakrzewień jest również tym czynnikiem, który wpływa na zmniejszenie bioróżnorodności. Zmiany klimatyczne, oczywiście tu mówimy, czy mamy świadomość tego, że człowiek również się do tego przyczynia, ale pojedyncza osoba ma raczej utrudniony wpływ, ale też to wpływa na zmiany w środowisku i zmiany gatunkowe tych dzikich pszczół na naszym terenie. No takim przykładem jest występowanie zadrzechni fioletowej, która do niedawna była uważana za gatunek niewystępujący w Polsce.
w połowie XX wieku jeden egzemplarz został odłowiony w okolicach Zamościa i potem przez wiele dziesięcioleci ta pszczoła w Polsce nie była obserwowana. A teraz no, coraz w internecie mamy doniesienia, że taka piękna, czarna, ciemna pszczoła jest spotykana w różnych rejonach kraju. Więc to też wpływa, a to jest gatunek dość ciepłolubny, więc to na pewno wpływa znaczy to jest dowód na to, że nasze środowisko się zmienia. No i choroby czy pasożyty, które no, nie omijają też dzikich populacji pszczół. Przykładem może być tu przenoszenie chorób z rodzin czmieli importowanych do szklarni. No i potem z tych rodzin, które hodują matki i trutnie czy samce, no wylatują te matki i samce na zewnątrz szklarni i przenoszą pasożyty czy choroby na nasze lokalne populacje trzmieli, więc to też jest dowód na to, że zmiany następują i w tym wypadku również człowiek się do tego przyczynił. No jak pomóc dzikim owadom pszczołowatym? No odpowiedź wydaje się łatwa, a w zasadzie no i jednocześnie bardzo trudna. No wystarczyłoby postępować jak w medycynie, czyli po prostu po pierwsze nie szkodzić. No ale to nie jest takie proste. Mamy przepisy prawne, które chronią gatunki ginące, no ale jednak egzekwowanie tych przepisów jest bardzo trudne, bo ono się nie tyle wiąże z niszczeniem samych gatunków, czyli nie wiem, odławianiem tych gatunków, co wiąże się również z siedliskami, gdzie te gatunki występują, bo cóż z tego, że będziemy chronić ten gatunek, czyli on na liście gatunków chronionych się znajdzie, kiedy z premedytacją albo czasem no mniej świadomie będziemy niszczyć miejsca występowania tych gatunków. Dlatego to powinniśmy traktować kompleksowo i no, taka ochrona nie powinna dotyczyć samego gatunku, ale także miejsc występowania tego gatunku. Innym sposobem na poprawę sytuacji jest budowanie tak zwanych hoteli dla owadów. W pewnym sensie stało się to dość modne i należy popierać te inicjatywy, ale tylko wtedy, kiedy one są powiązane ze zwiększeniem bazy pokarmowej owadów pszczołowatych, ponieważ cóż z tego, że postawimy taki pięknie wyglądający hotel dla owadów na środku ogromnego trawnika, kiedy ktoś kilka razy w roku pryska ten trawnik i niszczy wszystkie rośliny dwuliścienne, stanowiące w pewnym sensie no, niepożądany element takiego trawnika. A te właśnie dwuliścienne to są rośliny kwiatowe zwykłe i one dostarczałyby pożytku tym pszczołom. Więc to jest bardzo ważne, aby tych naszych działań nie traktować wybiórczo. Musimy patrzeć na to kompleksowo i nie tylko no, chronić sam gatunek, ale i całe otoczenie, które pozwala jakby no, pozwala na poprawę warunków bytowania tych pszczół. No i ostatnim czynnikiem jest hodowla. I tu do tej hodowli można podejść, no hodowla, czyli namnażanie poszczególnych gatunków. No i problem niestety jest taki, że gatunki rzadkie hodują się bardzo trudno, więc namnażanie gatunków ginących zwykle no, mija się z celem, ponieważ żeby coś hodować, musimy coś odłowić z natury, a jak odłowimy z natury i przy no, trudnościach hodowlanych, może się okazać, że wylejemy dziecko z kąpielą, ponieważ no, z naturalnego środowiska naturalne środowisko zubożymy w te egzemplarze, a z hodowli no, wiele nam nie wyjdzie. Z drugiej strony te gatunki, które hodują się dużo łatwiej, zwykle są no, dużo bardziej pospolite w naszym środowisku. No i do takich między innymi należy murarka ogrodowa. No i ona tak naprawdę nie za bardzo potrzebowała no, ratowania czy pomocy, bo ona występowała w tej większej liczebności w naszym środowisku od zawsze, można powiedzieć. No teraz no, rzeczywiście zdominowała ze względu na łatwość hodowli i rozprzestrzenianie się tej hodowli w całym kraju, właściwie zdominowała, tak patrząc na liczebność poszczególnych gatunków, to środowisko dzikich owadów pszczołowatych. Tutaj chciałem Państwu pokazać taką no, troszeczkę przewrotnie porównanie aktywności pszczoły miodnej i murarki ogrodowej, ponieważ jak wspomniałem na początku, no, do tej pory czy nadal uważa się, wiele osób uważa, że głównym zapylaczem
upraw, czy nawet i dziko występujących roślin, są pszczoły miodne. Tak jak powiedziałem, coraz więcej jest sygnałów czy doniesień, które mówią o tym, że ta pszczoła miodna wcale nie jest taka skuteczna w zapyleniu. No i tu przykładem może być chociażby to, że do zapylenia 1 hektara sadu jabłoniowego według literatury zaleca się 2-3 rodziny pszczela, więc przyjmując, że w takiej rodzinie na wiosnę będzie około 40 tysięcy osobników, to mamy 120 tysięcy pszczół miodnych w tym sadzie. Oczywiście pszczoła miodna lata na duże odległości, wszystkie robotnice nie wylatują, ponieważ tam jest podział na kasty, więc jest no, przynajmniej połowa pszczół w ulu, to są pszczoły tak zwane ulowe, czyli nie latają, ale tak naprawdę no, mamy na tym hektarze bardzo dużo pszczół miodnych, które no, są dowody na to, że rzeczywiście sprawdzają się w zapylaniu sadu. Jednak spójrzmy na murarkę ogrodową, którą wystawiamy do sadu jabłoniowego w ilości dużo mniejszej, czyli wykładamy 1000, 1500, 2000 kokonów. I z czego to no, w dobrej sytuacji to jest połowa samiczek, więc tak naprawdę no, 750, 1000 samiczek wykonuje nam tę samą robotę, gdzie te dziesiątki tysięcy pszczół miodnych. No i teraz taki przykład, jakie są plusy i minusy może aktywności pszczoły miodnej. Jedna z zalet to są bardzo silne rodziny, no średnio 30-40 tysięcy osobników, czasem jeszcze większe. Są no powiedzmy, że dyspozycyjne przez cały sezon, czyli można je wykorzystywać od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Odwiedzają 5 do 9 kwiatów w ciągu minuty, chętnie obratują kwiaty większości gatunków roślin uprawnych i mogą zebrać nawet 100 kg miodu, nawet więcej, ale powiedzmy, że no to też już robi wrażenie, tak, 100 kg to są duże ilości. Wierność kwiatowa może być zaletą, ale może być też wadą, ponieważ jeżeli pszczoły w pasiece stacjonarnej przyzwyczają się do jednego pożytku, powiedzmy, że w naszej okolicy 2 km od naszego sadu zakwita rzepak, kilka dni przed zakwitnięciem sadu będzie kwitł rzepak, to większość pszczół poleci na ten rzepak i w momencie, kiedy sad zacznie kwitnąć, pszczoły już nie będą zainteresowane kwiatami jabłoni czy wiśni, tylko będą wykorzystywały ten pożytek rzepakowy właśnie, mimo że dużo dalej się znajdujący, nawet 2 km. Zasięg lotu też jest wadą, ale może być, też jest zaletą, ale może być też wadą, bo przyjmijmy taką sytuację, że w naszej okolicy nie ma w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma owadów, nie ma pszczół miodnych w ogóle. Ale jeżeli większa pasieka będzie się znajdowała w odległości 2-3 km od naszej uprawy, to te pszczoły stamtąd przylecą. I to w praktyce tak wygląda, że prawie w każdym rejonie jakieś pszczoły obserwujemy, mimo że pasieka wcale w bezpośredniej bliskości takiego miejsca nie występuje. No ale wadą jest właśnie to, że potrafią szukać pożytki dużo bardziej atrakcyjne w większych odległościach niż nasz sad, mimo że pszczoły stoją w sadzie. I dlatego, jeżeli korzystamy, czy chcemy wykorzystywać pszczoły miodne do zapylania upraw sadowniczych, należy przywozić pszczoły do zapylenia w momencie, kiedy kwitnie 20-30% kwiatów, bo wtedy zwiadowczynie pszczół miodnych no, oblatują najbliższą okolicę i stwierdzając, że pożytek jest na tyle intensywny, tańcem informują swoje siostry w ulu, że na ten pożytek trzeba lecieć. I wtedy w zasadzie cała pasieka może oblatywać ten sad i mamy wtedy do czynienia ze skutecznym zapyleniem. Jeżeli wywieziemy je zbyt wcześnie i znajdą pożytek w dużo większej odległości od tego sadu, to może być tak, że w efekcie, mimo że pszczoły stoją w sadzie, wcale ten sad przez pszczoły miodne nie będzie oblatywany. Tutaj na końcu wymieniam kilka wad, które dotyczą pszczoły miodnej. To jest nietolerowanie zamkniętych przestrzeni. Pszczoła miodna w ogóle nie nadaje się do zapylania upraw pod osłonami. W związku z tym właśnie do zapylania upraw pomidorów szklarnia wykorzystywane są czmiele, które dużo lepiej znoszą te zamknięte przestrzenie. Niechęć do zbioru pyłku z niektórych gatunków roślin, zwłaszcza tych, które mają kwiaty nieprzystosowane do
krótkiego języczka, można powiedzieć, stosunkowo krótkiego języczka u pszczoły miodnej. I tak na przykład to koniczyna czerwona jest bardzo słabo zapylana przez pszczoły miodne. Podobnie bywa u niektórych odmian rurówki amerykańskiej, gdzie te rurkowate kwiaty mają tę koronę bardzo stuloną i pszczoła nie daje rady sięgnąć do nektaru, więc no i nie interesuje się tymi kwiatami za bardzo, więc i nie zapyla ich. No i wada kolejna to kradzież nektaru przez otwory wygryzione w koronie kwiatu. To też się zdarza u rurówki amerykańskiej, ale też u roślin motylkowatych, jak na przykład u fasoli. Z tym, że pszczoła miodna nie wygryza tych otworków, a wygryzają je trzmiele, a pszczoła miodna korzysta tylko z tego łatwo dostępnego nektaru i zamiast dostawać się przez gardziel kwiatu i przy okazji zapylać ten kwiat, to sięga języczkiem przez otwór do nektaru i wcale tego kwiatu nie zapyla. Z kolei murarka ogrodowa, no w zasadzie tu można powiedzieć, no i tak powinno być, ma same zalety, czyli stosunkowo niski koszt zakupu, bardzo łatwa hodowla, wieloletnie wykorzystanie przy corocznym przyroście populacji, wysoka skuteczność w zapylaniu, odwiedza no, dwa razy więcej kwiatów w ciągu jednej minuty niż pszczoła miodna, czyli około 15, zbiera głównie pyłek i ma krótki zasięg lotu, więc jeżeli wystawiamy taką murarkę, taką populację murarki w naszym sadzie, to tak naprawdę jest małe prawdopodobieństwo, że do sąsiada poleci. Więc to tutaj no, ci hodowcy murarki ogrodowej mogą być zadowoleni, bo i ten zasięg lotu jest na tyle krótki, no, mówi się, że to może być maksymalnie 200-300 metrów, a tak realnie to jest 100-150 metrów i mieliśmy takie sygnały, że po wystawieniu w takim powiedzmy kwadratowym sadzie na środku takiej populacji murarki ogrodowej, obserwując jakość owoców, można odrysować prawie że regularny okrąg czy koło gdzieś tak w promieniu około 100 metrów od kolonii, czyli tam, gdzie jest łatwy zasięg, gdzie mają łatwiejszy dostęp, dolatują tam murarki, tam owoce są dużo lepsze. No i taką wadą jest to, że bardzo chętnie murarka ogrodowa oblatuje rośliny wiatropylne, no oczywiście, jeżeli będą się znajdowały odpowiednio blisko. No to dlatego, że troszeczkę idzie na łatwiznę. Produkcja pyłku w kwiatostanach roślin, czy w kwiatach roślin owadopylnych jest dużo wyższa niż u gatunków owadopylnych, no i tam, gdzie jest wysoka produkcja pyłku, łatwiej je zebrać przy jednym locie większej ilości pyłku, dlatego bardzo chętnie wykorzystuje kwitnące dęby, graby, buki, zdarza się, że i sosnę, i orzecha włoskiego również. Więc jeżeli mamy takie rośliny w pobliżu, to powinniśmy no, odsunąć tę murarkę, populację, kolonię murarki ogrodowej od tych roślin odciągających o jakieś 150-200 metrów. No i oczywiście no tu kontynuujemy zalety murarek ogrodowych. Oblatuje około 150 gatunków roślin, w tym niemal wszystkie uprawne. Zimuje w stadium imago, co sprawia, że nie wymaga wiosennej inkubacji, bo inne niektóre gatunki, jak na przykład miesiarka lucernówka, która zimuje w stadium przedpoczwarki, musi przejść okres wyższych temperatur na wiosnę i wchodzi dopiero gdzieś tam na początku czerwca, a murarka ogrodowa już na jesieni, czyli powiedzmy, że na przełomie sierpnia i września, we wrześniu w kokonach znajdują się już dorosłe osobniki, które czekają na wiosnę następnego roku. Okres jej lotu pokrywa się z czasem największego zapotrzebowania na owady zapylające w przyrodzie, w naszym klimacie, a jest to kwiecień i maj, więc ona jest no, wybitnie skorelowana z naszymi potrzebami. No, oczywiście uprawiamy coraz więcej gatunków, które sprowadzamy i których kwitnienie no, się opóźnia. I tu akurat murarka nie za bardzo się nadaje, bo opóźnienie wylęgów czy przetrzymywanie murarki ogrodowej w lodówce czy w chłodni no nie daje pożądanych efektów, ponieważ im dłużej ją przetrzymujemy, tym krócej żyje. Więc jej aktywność jest dużo słabsza już w czerwcu czy w lipcu. Oczywiście można ją wykorzystywać i tak się robi do zapylania takich hodowli twórczych odmian, gdzie potrzebujemy. Nie zależy nam na tym, żeby populacja się namnażała, ale potrzebujemy
na zapylenia w dość krótkim czasie, to nie zależy nam na tym, żeby murarki dawały nam kolejne pokolenie, więc wykorzystuje się tę murarkę, wyjmując takie niewielkie partie i wstawiając do niewielkich izolatorów, no i wtedy wygryzające się pszczoły oblatują trochę te kwiaty, oczywiście dokonując zapylenia, no i zwykle dosyć szybko giną. No ale w tym wypadku zależy nam na krzyżowym zapyleniu, więc jak najbardziej do tego się nadają. W każdej komórce gniazdowej gromadzi około 200 mg pyłku, więc to są dosyć duże ilości. Mimo posiadania żądła jest całkowicie nieagresywna. To jest cecha no, bardzo pożądana, zwłaszcza na ogródkach działkowych, gdzie mamy no, duże zagęszczenie jakby działkowców, domków, czasem dzieci, więc wystawianie pszczół miodnych wiąże się z ryzykiem pożądlenia. W przypadku murarki ogrodowej to w zasadzie jest niemożliwe. No, jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy murarka ogrodowa posiada żądło, no to najlepiej spróbować przycisnąć w dłoni samiczkę murarki ogrodowej. Być może poczujemy lekkie ukłucie, ale to też wcale nie jest pewne, bo to żądło jest na tyle wiotkie, że nie ma pewności, czy nam przebije skóry. Samce oczywiście nie posiadają żądeł, więc są całkowicie bezpieczne. Hodowla jest stosunkowo łatwa i nie wymaga wysokich nakładów finansowych. I jest to nasz rodzimy gatunek. Znów tutaj wada i zaleta, no bo jeżeli nasz rodzimy gatunek, no to w związku z tym, że przyroda nie robi pustki, ma również swoje pasożyty, więc no, ale nauczyliśmy się w pewnym sensie z tym walczyć i o tym Państwu też troszeczkę opowiem. Murarka ogrodowa ma tylko jedno pokolenie w roku. Ktoś by powiedział, że no szkoda, że na przykład nie ma trzech, bo jakby miała trzy pokolenia w roku, to dużo bardziej by nam się namnażała i większą populację byśmy po jednym sezonie mogli uzyskać. No niestety to podejście znowu jest błędne, ponieważ wraz z rozwojem kolejnych populacji murarki mielibyśmy rozwój pasożytów. I tak jak w przypadku miesiarki lucernówki, która może mieć 2-3 pokolenia w roku, to trzecie pokolenie wcale nie jest takie, że tak powiem, liczebne ze względu na to, że wraz z kolejnymi pokoleniami namnażają się pasożyty i wtedy mamy ten problem, że w dodatku nie da się oddzielić kolejnych pokoleń tych pszczół, na przykład miesiarki lucernówki, więc w tym wypadku jakby walka z tymi pasożytami jest niemożliwa, więc efektu takiego no, dużego przyrostu na pewno w tym wypadku nie było, więc więc można spokojnie przyjąć, że to jedno pokolenie w roku jest nawet korzystne z punktu widzenia namnożenia populacji. Króciutko cykl rozwojowy, na czym on polega. No, długość tego cyklu rozwojowego czy poszczególnych jego faz zależy od warunków pogody, a w zasadzie od sumy temperatur. Gdy mamy temperatury optymalne w granicach 20-25 stopni, no to wtedy ten rozwój jest też optymalny, tak? Czyli wszystkie stadia rozwojowe się możliwie skracają. No ale tak w praktyce stadium jaja to jest 3 do 7 dni, potem larwa rozwija się do 20-35 dnia, przedpoczwarka plus poczwarka do 54 dnia, no i po 70 czy 95 dniach od złożenia jaja mamy w kokonie dorosłego osobnika. I początek wylotu murarki w warunkach naturalnych, biorąc pod uwagę takie średnie, bardzo wieloletnie, można przyjąć, że następuje, pierwsze osobniki pojawiają się między 10 a 15 kwietnia i to są samce. No oczywiście tutaj wiele osób może powiedzieć nieprawda, bo ja widziałem już te samce na początku marca albo w połowie marca i tak dalej. Oczywiście to się wszystko zgadza. No jak wiemy, w ostatnich latach mamy no, te takie anomalie pogodowe, które no, powodują, że nam się wydaje, że mamy ogromne przyspieszenie i że na przełomie kwietnia, marca i kwietnia już sady zaczną kwitnąć, ponieważ mamy no, kilkudniowe wysokie temperatury dochodzące do 20 stopni na przykład w marcu, a potem przychodzi długotrwałe ochłodzenie. Więc w praktyce to tak powiedzmy, że no, od 5 do 15 kwietnia pierwsze samce się powinny pojawiać. No i 7 do 10 dni później pojawiają się samiczki. To ma takie no, właściwie bardzo praktyczne zastosowanie, bo samce no, wychodzą wcześniej, ponieważ nie mogą się spóźnić na wyjście samiczek.
ale samiczkom się tak nie spieszy, bo on dla nich pierwsze oznaki wiosny, czyli pierwsze ciepłe dni wcale nie świadczą o tym, że będzie pokarm dostępny dla ich potomstwa. Więc ta pogoda musi się ustabilizować i dzięki temu, że ciepłe dni powtarzają się, czy trwają dosyć długo, dopiero wtedy murarka prawdopodobnie podświadomie wie, że no w przyrodzie zaczął się intensywny rozwój i już że rośliny pożytkowe będą w pobliżu takiej kolonii i dopiero wtedy wychodzi. No i w naturze no to jest tak, że samce, znaczy aha, tutaj kolejny punkt, to są te kokony, które my przytrzymujemy w chłodni czy w chłodziarce i gdy je wystawiamy w teren, no i tutaj regulujemy już w pewnym sensie termin jego wystawienia od przewidywanego terminu zakwitnięcia. No i zwykle to jest tak, że samce pojawiają się już pierwszego dnia po wystawieniu takich kokonów, no i te wylęgi trwają do szóstego dnia. Samiczki znowu w zależności od warunków pogodowych wygryzają się 7 do 14 dni po samce. No i do zapłodnienia samiczek dochodzi bezpośrednio po ich wygryzieniu się z kokonów i początek zakładania gniazd przez samicę ma miejsce już 2-3 dni po wylęgu. Teraz kilka praktycznych wskazówek, jak postępować z murarką ogrodową w sadzie. Murarki na plantacji wystawiamy nie później niż 2 tygodnie przed przewidywanym terminem zakwitnięcia. I tutaj w ogóle no, nauczyliśmy się, że od kilku lat w zasadzie śledzimy tę no, pogodę bardzo dokładnie, a i tak trudno jest tam określić, czy ten termin wystawienia murarek jest dobry, bo to były takie lata, kiedy rzeczywiście no, wystawialiśmy, czy były takie pokusy, żeby wystawiać tę murarkę już w marcu, a potem się okazywało, że to było za wcześnie, ponieważ samce wyszły, a samiczki nie. Skrzynki gniazdowe z materiałem gniazdowym i kokonami ustawiamy w sadzie uwzględniając zasięg lotu pszczół. Tak jak wspomniałem, ten zasięg jest dosyć krótki i to będzie 150 do 200 metrów. I w przypadku, kiedy mamy wąskie, a długie sady, oczywiście musimy kolonie rozstawić w takim sadzie powiedzmy co 300-400 metrów. Jeżeli sad jest bardziej w kształcie kwadratu czy dużego prostokątu, no to też dobieramy ten kształt, żeby te zasięgi lotu murarek się zazębiały. Bardzo ważnym punktem jest to, żeby po około 3 tygodniach od wystawienia skrzynek gniazdowych i kokonów zabrać pudełka z resztkami kokonów i je spalić. I to nie rzucić byle gdzie, tylko po prostu spalić. Ma to związek, oczywiście najpierw powinniśmy sprawdzić, czy murarki nam się wylęgły do końca, bo zdarzało się tak na przykład w zeszłym roku, że no, no te wylęgi trwały do połowy maja albo nawet i dłużej. Ta chłodna wiosna długo trwała, właśnie to sprawiła. Ten zabieg palenia resztek kokonów pozwala nam na zredukowanie, czy w zasadzie wyeliminowanie z takiej populacji 2 pasożyty, które mają dłuższy cykl rozwojowy niż murarka ogrodowa. Jest to Monodontomerus, czyli taka pasożytnicza osa i Coccoxenus, taka pasożytnicza muchówka. Ich rozwój jest dłuższy niż murarki ogrodowe i no, właściwie pierwsze dorosłe osobniki pojawiają się pod koniec maja, w związku z tym powiedzmy, że po 2-3 tygodniach od wystawienia, jeżeli sprawdzimy, że kokony są już puste, no, a te, które zostały, prawdopodobnie są spasożytowane i możemy to też łatwo sprawdzić, to likwidujemy populację pasożyta w naszej kolonii. To jest właśnie bardzo prosty zabieg, wystarczy tylko pilnować termin. Front skrzynki musi być zabezpieczony przed ptakami siatką o niewielkich oczkach. I to też musimy zawsze stosować. Jeżeli tego nie zrobimy, to bardzo szybko ptaki się zorientują, że tam jest łatwo dostępny pokarm. I nawet jeżeli nie wyłapią murarek, albo nie dorosłych murarek, albo nie dostaną się do czerwiów, do larw, które rozwijają się na przykład w trzcinowych rurkach, to wyrzucają nam te rurki, powyciągają, więc narobią też dużych szkód. Więc te siatka od frontu jest wręcz niezbędna.
Kolejne ważne punkty to są zabiegi chemiczne ochrony roślin. Muszą być wykonywane zgodnie z zapisami na etykiecie preparatów, oczywiście po locie pszczół i z przestrzeganiem okresów prewencji. To tego tłumaczyć nie trzeba oczywiście. Podczas zabiegów wykonywanych w sadzie, nawet tymi środkami, które są stosunkowo bezpieczne dla pszczół albo prewencja ich nie dotyczy, na czas wykonywania oprysku należy zabezpieczać kolonie przed kontaktem z cieczą roboczą przez nałożenie na skrzynki, na przykład foliowych worków, i po zakończeniu zabiegu zabrać te worki. No bo wiadomo, jeżeli wprowadzimy te chemiczne środki do wnętrza tego ula, to pszczoły, które będą miały ten kontakt z cieczą roboczą, no o ile nie zginą, to mogą być osłabione, mogą te środki na nie wpływać negatywnie, więc warto jest, jeżeli chcemy mieć w dobrej kondycji taką populację, taki zabieg zastosować. Po sezonie najlepiej jest zabrać kolonie z sadu do chłodnego pomieszczenia. Postępowanie z murarką ciąg dalszy. Aby w kolejnym roku przyrost populacji był możliwie wysoki, należy rozłupać zasiedlone trzcinowe rurki i do ziemowili przenosić tylko te kokony, które są dobrze wykształcone, kiedy nie mają oznak jakiegoś inwazji pasożytów, czyli nie mają jakichś otworków na powierzchni, jeżeli się przyjrzymy, nie ma tam roztoczy. Jeżeli rozłupujemy takie trzcinowe, bo tutaj te rady, o których tutaj mówię, dotyczą najbardziej hodowli w trzcinie. Ten zabieg rozłupywania i wydobywania właśnie tych czystych kokonów, nie wygarniania w całości, tylko usuwania pojedynczych kokonów z tej rozłupanej rurki, ma za zadanie ograniczenie przenoszenia się roztocza Haetodactylus osmie na kokony. Bo roztocz, który będzie na kokonach, on przezimuje na tych kokonach i w momencie, kiedy czy to samiec, czy najczęściej samiczka będzie się wygryzała z kokonu, no to one, te roztocze wtedy wchodzą na taką samiczkę i w ten sposób są transportowane do nowych gniazd. Więc musimy bardzo na to zwrócić uwagę, aby tego Haetodactylusa na kokonach nie było, albo byłoby go jak najmniej. Kokony najlepiej przechowywać w nieogrzewanych pomieszczeniach, zabezpieczając je przed dostępem gryzoni. Jeszcze parę lat temu, czy paręnaście lat temu, sam na różnych wykładach radziłem, żeby przetrzymywać kokony w lodówce. Nie jest to zbyt dobry sposób, ponieważ te lodówki zwykle się otwiera dosyć często, więc kokony, które tam się znajdują, poddawane są wahaniom temperatur. Jeżeli lodówka stoi w pomieszczeniu ogrzewanym, to po otwarciu lodówki temperatura w niej bardzo szybko rośnie do kilkunastu stopni, potem agregat obniża temperaturę do tych 4 stopni, otwieramy tę lodówkę znów i ten agregat znowu podnosi się temperatura, potem agregat znowu tę temperaturę obniża. I robi się taka sytuacja, z jaką mamy do czynienia na wiosnę, kiedy mamy wahania temperatur dobowych. W dzień mamy ciepło, temperaturę w okolicach 10-15 stopni, w nocy mamy temperaturę nawet poniżej zera. I zwłaszcza samce są wrażliwe na takie wahania temperatur, bo stanowią one, te wahania dla nich taki impuls, że zaczyna się wiosna. I mogą być takie przypadki, że w takich lodówkach samce zaczną się nam wygryzać już w styczniu. Więc lepiej jest, kiedy kokony przetrzymujemy w takim bardziej stabilnych warunkach, w nieogrzewanych pomieszczeniach i dopiero wiosną, kiedy jest ryzyko, że w tym pomieszczeniu temperatura wzrośnie powyżej 10 stopni, a jest to jeszcze marzec na przykład, no to wtedy warto przenieść kokony do lodówki albo na przykład do tradycyjnej przechowalni owoców. No i tam one spokojnie mogą przetrwać do momentu, kiedy będziemy chcieli, kiedy potrzebowali, będziemy je wystawić. Przechowywanie kokonów w tradycyjnej przechowalni owoców nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ bardzo łatwo, mimo bardzo niskich temperatur, znaczy bardzo niskich temperatur takiej przechowalni, łatwo namnaża się pleśń na tych resztkach pyłku, który tam na kokonach zawsze się znajduje. Więc te kokony pleśnieją, zbijają się w takie grudki, co prawda pszczołom to nie szkodzi, bo pleśń raczej przez kokon nie przerośnie, ale wygląda to nie za bardzo, więc lepiej jest przetrzymywać to w warunkach takich zwykłych pomieszczeń nieogrzewanych i dopiero na ten końcowy okres przenieść kokony do takich bardziej kontrolowanych warunków, żebyśmy mogli
wystawić się w odpowiednim momencie. Często słyszę takie pytania, ile tych kokonów trzeba do zapylenia jednego, czy do dobrego zapylenia jednego hektara uprawy. Takich danych konkretnych nie ma, bo w warunkach polowych takie doświadczenia są bardzo trudne do przeprowadzenia, bo jeżeli założymy izolator, no to też są warunki już nienaturalne, jeżeli izolatora nie ma, a wstawimy murarkę, to zwykle dzikie pszczoły są albo inne, albo pszczoły miodne, więc jakby no, takie jednoznaczne stwierdzenie, ile trzeba kokonów do dobrego zapylenia uprawy, no, stwierdzić trudno, więc my tutaj szacunkowo podajemy i to się chyba sprawdza, że to w zasadzie w każdym przypadku zależy od liczby kwiatów, jaka występuje na jednostce powierzchni i z drugiej strony od potrzeb zapylania. Bo w przypadku jabłoni wystarczy, że będziemy mieli 5% kwiatów zapylonych i wtedy już mówimy o dobrym zapyleniu. Gdy mamy zbyt dobre zapylenie, no to wtedy mamy problem, bo musimy zawiązki przerzedzać. Więc w przypadku jabłoni, gruszy czy porzeczki szacuje się, że wystarczy około 1000 do 1500 kokonów na jednym hektarze. W przypadku wiśni czy czereśni no, potrzeby zapylenia są większe, ponieważ no, zadowalające plony uzyskujemy, kiedy mamy w okolicach 30% zapylonych kwiatów. Więc w tym wypadku potrzebujemy więcej kokonów i to będzie 2003 na jednym hektarze. W przypadku truskawki czy borówki wystarczy około 2000 kokonów murarki. Kolejnym ważnym takim elementem są materiały gniazdowe, które no, podstawowym czy takim najlepszym materiałem gniazdowym stosowanym od zawsze kiedyś to się nazywało pułapki gniazdowe, jest trzcina pospolita, no i wiadomo, że murarka ogrodowa bardzo chętnie ją zasiedla, właściwie najbardziej ją lubi, można powiedzieć. No ale w związku z tym, że ta trzcina nie zawsze jest łatwo dostępna, czasem i w niektórych rejonach w ogóle jej nie ma, no dosyć trudnym materiałem jest, bo to trzeba ją najpierw gdzieś tam pozyskać, potem ją pociąć, popęczkować i tak dalej, więc to jest dość pracochłonne, więc są różne pomysły na wykorzystanie innych materiałów i do takich innych gniazd alternatywnych należą plastikowe płytki siedliskowe, które no, w związku z tym, że hodowla murarki w Polsce się rozwinęła na dużą skalę, to pojawiły się też i oferty właśnie takich płytek siedliskowych. No i co najmniej dwie firmy oferują takie płytki. Innym sposobem to są frezowane materiały gniazdowe, czyli frezowane deseczki, tak jak tutaj Państwo widzicie na tym dolnym zdjęciu, czyli no, tu akurat to jest płyta MDF, ale płytki drewniane wyglądają podobnie, czy frezowane materiały drewnopochodne, czyli tutaj tak jak ta płyta właśnie MDF, materiały gniazdowe styropianowe, tu akurat doświadczenie mamy najmniejsze, ale to dlatego, że po pierwszych niepowodzeniach zarzuciliśmy w ogóle hodowlę swego czasu murarki ogrodowej w styropianowych materiałach gniazdowych, ponieważ ona wybitnie tego materiału nie tolerowała, więc stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, ale słyszałem, że są też takie oferty i jeżeli innego materiału gniazdowego w pobliżu nie będzie, zwłaszcza trzciny, to być może zasiedlenie jakieś tam będzie, co prawda nie będę się wypowiadał o przyroście populacji, bo tutaj z tym takiego doświadczenia nie mam. Są jeszcze, znaczy no w Polsce może nie, ale mieliśmy kiedyś takie materiały gniazdowe, które otrzymaliśmy z Wielkiej Brytanii, czyli takie gniazda wykonane z pulpy celuluzowej. Za chwileczkę tam Państwo zobaczycie takie zdjęcie. Gniazda szczelinowe, to też taka ciekawostka. Tutaj możecie Państwo po prawej stronie u góry zobaczyć takie gniazdo. To są takie powiedzmy z cienkiej sklejki, czy nawet tektury, kawałki tektury obite dookoła na przykład takimi listeweczkami, jak na beleczki do uli. No i pozostawiamy taki otworek i tam przez to murarki się dostają. No i jak widać wcale to nie musi być to gniazdo budowane wzdłuż, równie dobrze może być budowane, tak jak Państwo tutaj widzicie, no i bardzo fajnie to wygląda, no całkiem jak nie u murarki. Tutaj no, ten sposób jakby hodowli murarki ma tę wadę, że pszczoły bardzo się no, eksploatują na znoszenie gliny, bo jak widzicie Państwo, no, potrzebują bardzo dużo materiału tego budulcowego, żeby otoczyć każdą komórkę właśnie taką ścianką. No i można również wykorzystywać gniazda zrobione na przykład z kalki technicznej, zwijane na jakimś drucie takim do robienia na przykład swetrów,
robimy takie, kleimy takie rurki, zakończenie możemy zatopić w rzadkim gipsie i takie gniazda też mogą być wykorzystywane do hodowli murarki. No i tak, porównaliśmy w tych naszych doświadczeniach, porównywaliśmy materiały gniazdowe, no, na różnych poziomach można powiedzieć. No i tutaj pierwszy wykres pokazuje stopień zasiedlenia, czyli ile, tak wizualnie w zasadzie no, liczyliśmy, ile, jaki procent otworów gniazdowych było zasiedlone przez murarkę w różnych materiałach gniazdowych. No i to był dość korzystny rok, więc u trzciny było to 100%, w drewnianych płytkach było to na poziomie 80%, podobnie, no trochę wyżej, 85% było to w płytkach MDF, w tych papierowych gniazdach wykonanych z pulpy celulozowej, no tutaj to może słabo widać, to są takie składane płytki, tworzące takie jakby sześciokąty, tutaj zasiedlenie było na poziomie 60% i plastikowe gniazda, czyli te tak zwane formatki, były zasiedlone na poziomie 76%. No i tutaj no, wydawałoby się, że prawie wszędzie jest całkiem nieźle. No niestety taka bardziej szczegółowa analiza dowiodła, że efekty te hodowlane były dużo gorsze, bo gdy przyjrzymy się w trzcinie, no to tak, założonych gniazd średnio czy tych pojedynczych komórek w jednej rurce było ponad 6, z czego kokonów, no powiedzmy, że poprawnie wybudowanych było na poziomie niecałe 5, podobnie było takich zdrowych kokonów, bo tu chodziło o to, że część kokonów była również spacerzytowana przez tego haetodaktylusa, więc czystych kokonów mieliśmy na bardzo zbliżonym poziomie. Jeżeli chodzi o gniazda drewniane, no to tutaj sytuacja była dużo gorsza. Założonych było średnio 4 komórki w jednym kanale, ale już kokonów mieliśmy tutaj średnio 2, a zdrowych to w zasadzie tylko 1. Więc w przypadku MDF-u założonych było komórek 5, z czego 2, no powiedzmy, że niecałe 3 średnio kokony, za to zdrowych kokonów można powiedzieć, że nie było wcale. Jeżeli chodzi o te gniazda z tej pulpy celulozowej, no to w jednym kanale założonych było około 4 komórek, no i w zasadzie po jednym i jeden kokon średnio nadawał się do wystawienia w następnym sezonie. Jeżeli chodzi o plastik, no to sytuacja w porównaniu z tymi poprzednimi gniazdami wyglądała znacznie lepiej. W jednym kanale było średnio 6 komórek założonych, z czego powiedzmy, że no niecałe 4 kokony średnio były zdrowe. Kolejna analiza dotyczyła zdrowotności, czyli bardziej szczegółowej analizy gatunków, które występowały w tym naszym, w tych materiałach gniazdowych, czyli w tym wypadku akurat w trzcinie. I to widzimy, że mamy 70% kokonów zdrowych, 12% był to pyłek, czyli tam zwykle, gdzie albo jajo nie było złożone, albo jajo zawierało, i 10% stanowiły zamarłe larwy, a haetodaktylus osmie, no, to spacerzytowanie kształtowało się na poziomie 6%. Kolejny przypadek to jest drewno, czyli te płytki drewniane, no i tutaj widzicie no, ten rozkład, no znacznie się różni od tego, co widzieliśmy przed chwilą. Zdrowe kokony stanowiły 27%, a aż 30% to były komórki spasożytowane przez haetodaktylusa. I 13% to były takie, gdzie kokony były, ale na nich znajdowały się roztocza. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w tym wypadku, kiedy mamy do czynienia z płytkami, które są układane w takie stosy, nie da się ścisnąć tych płytek dostatecznie dobrze, żeby te mikroskopijne, wręcz maleńkie pajęczaki nie przedostawały się w poprzek gniazd. I mimo, że możemy mieć w jednej komórce, w jednym kanale spasożytowaną jedną komórkę, to wokół tej jednej komórki w 2-3 kanałach będziemy mieli również roztocza. Więc jakby dochodzi do tak zwanego wtórnego spasożytowania sąsiednich tych otworów gniazdowych i z tego powodu no, ma wady poważne hodowla w
tych płytkach drewnianych frezowanych. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w tym frezowanym MDF-ie. No i tutaj proszę zobaczyć, zdrowych ogonów to mieliśmy tylko na takich bez Haetodactylusa tylko 3%. 50% to były kokony, które na powierzchni miały roztoczyć. 35% komórek było całkowicie spasożytowanych, więc tak naprawdę taka hodowla w płytkach wykonanych z takich sfrezowanych płyt MDF, no w zasadzie daje bardzo marne efekty. No chyba, żeby się nam udało bardzo uszczelnić te granice pomiędzy te połączenia poszczególnych pakietów, ale to jest bardzo trudne, więc tu raczej no, trudno polecać tę metodę. No są też metody skręcania przy pomocy takich długich śrub, tych pakietów drewnianych czy z MDF-u, ale drewno ma tendencję do pod wpływem wilgoci do wykręcania się, więc te szczeliny zawsze będą powstawały i ta migracja w poprzek gniazd Haetodactylusa na pewno będzie miała miejsce. Kolejny przypadek to pulpa celulozowa, zdrowe kokony na poziomie 30%, no i znowu spasożytowanie aż 35%, więc hodowla w takich warunkach, gdybyśmy mieli powiedzmy, że super taką hodowlę sterylną, gdyby w tej hodowli w ogóle nie było pasożytów, głównie tych roztoczy, ewentualnie nie nalatywałoby nic z natury, no to może te wszystkie materiały gniazdowe jeszcze by się nadawały do użytku, ale tak naprawdę przez to, że murarka ogrodowa tak licznie występuje w naszym środowisku, to zawsze z natury coś przyleci, a te naturalne kolonie są spasożytowane. Więc trudno liczyć na to, żebyśmy utrzymali taką kolonię w jakiejś czystości. I ostatni przypadek to są plastiki, czyli te formatki plastikowe. I tu sytuacja wcale nie wygląda źle, bo zdrowych kokonów było na poziomie około 60%. Aż 27% to był pyłek, czyli w zasadzie albo jajo, albo pyłek bez złożonego jaja i zamarłe 11% to były zamarłe larwy. W tym przypadku najczęstszym powodem jakby braku kokonu w komórce było pleśnienie pyłku. No jest to spowodowane tym, że no, tam wymiana wilgoci czy wysychanie pyłku jest bardzo utrudnione. W naturalnych gniazdach trzcinowych czy nawet drewnianych, no to oddawanie i przyjmowanie wilgoci jest bardziej naturalne. Tak? I to środowisko jest bardziej przyjazne dla murarek. W tym wypadku mamy, kiedy będzie powiedzmy pyłek zbierany przy wyższej wilgotności powietrza, zarodniki grzybów pleśniowych zawsze występują w pyłku i one wtedy, a potem jest wzrost temperatury, na przykład wtedy stwarzają się warunki do intensywnego rozwoju pleśni i mamy wtedy do czynienia z pleśnieniem pyłku, no i w tych warunkach larwa też nie ma szansy się rozwinąć. No i na koniec tej analizy chyba to najważniejsze, co interesuje hodowców, to jaki jest przyrost populacji w tych poszczególnych materiałach gniazdowych. Jeżeli chodzi o trzcinę, no to tak jak się spodziewaliśmy, było najlepiej. No w tych badaniach były to badania jednoroczne, tu trzeba na to zwrócić uwagę i tutaj ktoś może powiedzieć, a u mnie to w plastiku było dużo lepiej w którymś tam roku. Oczywiście tak, tutaj nie można się tak bardzo przywiązywać do tych wyników, że zawsze tak musi być, bo są takie przypadki, że przyrost populacji może dochodzić nawet do 6 razy, czy nawet słyszałem o 8 u muralki ogrodowej, ale bywają takie lata, że ledwo się bierze tyle kokonów, ile się wystawiło, na przykład zeszły rok czy 2 lata temu było podobnie. No w tym wypadku podczas naszych badań było tak, że przyrost populacji w trzcinie wyniósł no powiedzmy 3,5 raza, tak? W drewnie w zasadzie go już nie było, bo zdrowych, znaczy kokonów w ogóle było tyle, co wystawiliśmy, czyli 1000 kokonów wystawionych, 1000 uzyskanych, ale zdrowych kokonów było jeszcze mniej. W przypadku MDF-u było powiedzmy przyrost populacji 1,5, czyli na 1000 wystawionych kokonów uzyskaliśmy 1500 kokonów, ale zdrowych kokonów całkowicie było no, bardzo mało. Jeżeli chodzi o papier, no to w zasadzie no, analiza jest niepotrzebna, a widać, że jest bardzo słabo. Jeżeli chodzi o plastik, no to przyrost populacji był zbliżony do 2. Tak jak powiedziałem, to wcale nie musi tak być dokładnie jak tutaj. Zwykle jest tak, że w plastikowych gniazdach przyrost populacji jest odrobinę niższy,
no, ktoś może powiedzieć, dobrze, niech się tam ich urodzi 20% mniej, ale roboty będzie znacznie mniej. No, jeżeli ktoś ma takie podejście, to oczywiście ja to rozumiem i to jest do przyjęcia. Zawsze jest tak, że trzcina jest lepsza. Jeżeli będziemy mieli w pobliżu plastikowych gniazd wystawione pęczki z trzciną, to z pewnością murarki przylecą do trzciny, porzucając gniazda plastikowe. Więc jeżeli korzystamy z gniazd plastikowych, musimy zwrócić uwagę na to, żeby w pobliżu nie było gniazd trzcinowych, ewentualnie jakichś tam zabudowań, bo te otwory po szkodnikach drewna czy jakieś szczeliny w murach, one są bardzo atrakcyjne dla murarek i bardzo chętnie tam lecą i chętniej będą zasiedlać takie miejsca niż plastikowe gniazda. No i jeżeli wystawiamy to na plantacji, to zwykle w pobliżu miejsc do zakładania gniazd nie ma, więc ten przyrost populacji może być zadowalający. Co powoduje największe straty w populacji murarek? No w zasadzie te pasożyty, no już pominiemy tutaj te aspekty, o których mówiłem wcześniej, tak, czyli te środowiskowe czy zatrucia, ale jeżeli chodzi o pasożyty, to największym szkodnikiem jest Halotrodactylus osmie, czyli taki roztocz, który namnaża się na pyłku. On nie podgryza larwy, ale konkuruje z nią o pokarm. Namnażają się bardzo intensywnie, odcina larwę od pokarmu, larwa ginie z głodu, a całe światło komórki zwykle te roztocza wypełniają i Państwo widzicie tutaj. Jeżeli weźmiemy jakąś, nie wiem, nawet niezbyt duże szkło powiększające, to po wysyłaniu na białą kartkę właśnie o takiego czegoś, co zaobserwujemy w rozciętym gnieździe, zobaczymy pojedyncze tutaj pajęczaki, które nam się rozchodzą. Kolejnym szkodnikiem jest Pododontomerus, czyli taka pasożytnicza osa, która przy pomocy pokładełka przebija trzcinową rurkę i składa jajo na larwie. I też no, jest bardzo jakby takim no, niebezpiecznym pasożytem, ale dzięki temu, tak jak powiedziałem na początku, usuniemy w odpowiednim momencie resztki kokonów, to pozbędziemy się z populacji tego pasożyta i co najwyżej gdzieś tam z dzikiej kolonii nam coś przyleci, ale to na pewno będzie dużo mniej niż gdybyśmy zostawili resztki kokonów do końca sezonu. I kolejnym pasożytem jest pasożytnicza muchówka Coccoxenus indagator, która dostaje się do rurek gniazdowych od frontu, czyli przy pomocy żuwaczek i głowy rozbija te zabudowę z gliny, czy no zwykle jest to jakaś glina, ale bywa to również i płuknica, czy nawet jakiś taki zlepiony piach. Ten kakusenet rozbija te przegrody i składa jaja wewnątrz. I to podobnie, bo tu jak u wszystkich mukówek zimuje tutaj bobówka, więc ona ma dłuższy cykl rozwojowy, więc gdy spalimy po około 3 tygodniach od wystawienia te resztki kokonów, pozbędziemy się tego pasożyta. Tu może jeszcze wrócę na chwileczkę do jakby jak tu przeciwdziałać tego, bo temu Halotrodactylusowi. No podstawowym elementem to jest wydobywanie tych kokonów. Rozłupujemy trzcinę i wydobywamy kokony tak, żeby nie przenosić roztoczy na kokony, ale mimo wszystko część tych roztoczy się na nie dostanie. No i tak, nie mogę tutaj polecać Państwu żadnej metody chemicznej, ponieważ one są, no, powiedzmy, takie eksperymentalne, że można sobie no, troszeczkę krzywdy zrobić w takiej kolonii, więc żeby nie było zarzutów, że ja komuś tutaj zniszczyłem populację murarki, to o tych metodach chemicznych nie będę mówił, ale taką najprostszym sposobem na pozbycie się znacznej części roztoczy z kokonów jest kąpiel w wodzie z detergentem. Wystarczy wrzucić kokony do takiej wody właśnie z detergentem, może to być zimna woda, wypłukać je dokładnie, przelać przez jakieś takie sito, no niezbyt rzadkie, żeby roztocza nam przelatywały na zewnątrz, wypłukać dwukrotnie takie kokony w czystej wodzie i wysuszyć. I spokojnie, no w środku nic się nie dzieje, przez tę twardą powłokę kokonu na pewno woda się do środka nie dostanie i to jest bardzo bezpieczna metoda. Jeżeli ktoś by chciał trochę czasu poświęcić, to warto się tym zająć, bo ten detergent powoduje odpadanie roztoczy od powierzchni kokonów i wtedy mamy no takie już i czyste kokony, możemy sobie przy pomocy dużego, no większego szkła powiększającego, a jeżeli ktoś ma możliwość, to przy pomocy
mikroskopu stereoskopowego pooglądać te kokony, czy tam nie ma na nich roztoczy. I teraz tak, no kolejnym takim no, powodem czy czynnikiem, który wpływa na niszczenie populacji murarki, no to są ptaki albo gryzonie. No tak jak wspomniałem już na początku, no siatka jest niezbędna, żeby zabezpieczyć taką kolonię przed ptakami. No gorzej jest przed gryzoniami. No jednym z takich sposobów, ja to przetestowałem, no i jakoś tam się sprawdzało, choć nie zawsze, były opaski z blachy, takiej szerokości powiedzmy około 15 cm na nogach, żeby no, mysz, która próbuje tam wchodzić do gniazda, powiedzmy ślizga się na tej blasze, nie daje rady. No, może to w pewnym sensie pomóc, ale prawdopodobnie nie zawsze, bo jak wiemy, myszy potrafią też skakać, więc jeżeli będą jakieś tam rośliny czy gałęzie w pobliżu, to mimo wszystko mysz może się dostać do takiego gniazda. No i na koniec parę słów na temat wpływu pogody na zapylenie kwiatów i biologię murarek. No to właściwie podstawowym problemem pogodowym na wiosnę czy w czasie kwitnienia to są przymrozki. No i w zasadzie mamy dwa rodzaje przymrozków, czyli radiacyjne, które związane są z wypromieniowaniem ciepła przez tego ciepła z powierzchni ziemi. I te przymrozki mogą sięgać nawet do 2 metrów. No i z tymi można jako tako walczyć, tak? Bo no, różnego rodzaju odymiania, czy zamgławiania, czy stosowanie wiatraków no, powoduje na no, poprawę sytuacji, można uratować kwiaty w ten sposób. I dużo gorsze są przymrozki adwekcyjne, podczas których to zimne powietrze napływa na dużych obszarach, zwykle to się wiąże z dużym wiatrem i tak naprawdę w tym wypadku no, trudno jest cokolwiek zrobić. I teraz tak, no jeżeli mamy do czynienia z przymrozkami, no to wiadomo, kwiaty nam zmarzną i tutaj jest strata plonu właściwie nieodwracalna, tutaj wiele nie uratujemy, no chociaż no dobrze jest ratować to, co się da. Drugim przypadkiem to jest to, kiedy nie mamy przymrozków, czyli nie ma tak niskich temperatur, żeby kwiaty nam marzły, a mimo wszystko zapylenia poprawnego nie ma. I powodem tego jest między innymi to, że kwiaty wiosną przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności powietrza po prostu nie są przygotowane do zapylenia. Ma to związek z dwoma czynnikami. Jeden to jest niereceptywność słupka. Ta receptywność słupka no, odbywa się przy dość wysokich temperaturach, a receptywność to oznacza to, że słupek czy znamie słupka jest przygotowane na przyjęcie pyłku, czyli wydzielana jest taka lepka substancja, która ułatwia jego przyklejanie i potem kiełkowanie łagiewki pyłkowej. I ta receptywność w niskich temperaturach jest bardzo niska albo żadna. Poza tym pyłek kwiatowy, żeby pękały, musi być też niska wilgotność powietrza, więc podczas deszczu raczej pylniki nie pękają. I dlatego ja tu nie zgodzę się z opinią, że no, trzmiele czy są takimi dobrymi zapylaczami, ponieważ one latają nawet w deszcz. Z tym się zgodzę, rzeczywiście przy niskich temperaturach w okolicach 70 stopni mogą trzmiele latać ze względu na to, że w gnieździe znajdują się larwy, które potrzebują pokarmu. I taka na warunkach naturalnych młoda matka czy w wystawionych sztucznych koloniach trzmieli będą to robotnice, one żeby wykarmić larwy muszą ten pokarm zdobyć, więc wylatują na zewnątrz mimo no, bardzo niekorzystnych warunków pogodowych. Tyle, że latają bardzo blisko, na krótkich dystansach, pobierają te minimalne ilości pyłku, który uda im się zebrać i zwykle to jest pyłek z pylników, które pękły dużo wcześniej, a nie w czasie deszczu, bo pylniki w czasie deszczu nie pękają. Więc mówienie o skuteczności skuteczności trzmieli w zapylaniu roślin, bo latają nawet w deszcz, niestety no, mija się z prawdą, no, według mnie. Również te powody, o których wcześniej mówiłem, czyli niereceptywność znamienia słupka, czy nie pękanie pylników, to jest drugi dowód na to, że w niskich temperaturach i przy wysokiej wilgotności powietrza, a tym bardziej w deszcz, do zapylenia kwiatów dojść nie może. I teraz takie informacje, czy takie rozważanie na temat wpływu tych anomalii pogodowych, czy takich wahań temperatury na wiosnę, na rozwój populacji murarki.
Proszę zwrócić uwagę na ten pierwszy przypadek, czyli w warunkach naturalnych. Następuje stopniowy wzrost temperatury, tak jak tam powiedzieliśmy, na początku kwietnia, w okolicach 10, pojawiają się pierwsze samce, w tym czasie już przyroda się zaczyna intensywnie rozwijać, no i po tygodniu, 10 dniach pojawiają się samice, no i one mają po czym latać, temperatura jest powiedzmy w okolicach 15 stopni i mamy normalny, typowy rozwój takiej kolonii. A rozpatrzmy inny przypadek, który miał miejsce właściwie, to ja nie wiem, czy już nie 3 lata z rzędu. Czyli mamy wzrost temperatury w okolicach pod koniec marca. Czyli samce jako niecierpliwe wychodzą bardzo szybko z kokonów, no i czekają na te samiczki. No i po wyjściu samców następuje ochłodzenie, które trwa nawet do 3 tygodnie, bo tak było chyba 3 lata temu. Te samce na pewno nie wytrzymają do pojawienia się samiczek. No i problem jest taki, że samiczki, które wychodzą po 4 tygodniach, nie mają możliwości być zapłodnione przez samce. No i one zakładają oczywiście gniazda i nam się wydaje, że wszystko wygląda całkiem dobrze, bo przyrost populacji jakiś tam jest, z tym, że w tej kolonii mamy do czynienia tylko z samcami, ponieważ samiczki złożyły w większości albo same jaja niezapłodnione, a z niezapłodnionych jaj powstają samce. I w pierwszym roku mamy, wydaje nam się, że kokonów jest jako tako, wystawiamy je, i potem coś tam jest, troszeczkę ruchu na początku, a potem po tygodniu czy dwóch, właściwie z dnia na dzień, kończy nam się lot w tej kolonii. Bo samce dosyć szybko giną, a samiczek w ogóle nie ma i przyrostu populacji wcale nie ma. Więc ja to tłumaczę, że te problemy namnożeniowe jakby w ostatnich latach, bo to rzeczywiście chyba w całej Polsce tak było, że mieliśmy z tym do czynienia i w związku z tym i kokony murarki były droższe niż w latach poprzednich, pogorszony jakby przyrost populacji miał związek właśnie z tym, że samce wyszły za wcześnie, bo tak było w naturze, a było i tak, że hodowcy murarek też zbyt wcześnie wystawiali swoje kokony, bo myśleli, że wiosna będzie bardzo przyspieszona. No i właśnie problem powstał wtedy, kiedy samce się wylęgły, a samiczki dopiero 3-4 tygodnie później. Więc tak to wyglądało. No i to by było wszystko. Teraz jest czas na zadawanie pytań. Bardzo chętnie na Państwa pytania odpowiem. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to być może je rozwieję. Jak nie będę umiał, to się przyznam. Pytanie od pana Wojciecha. Dzień dobry. Gdzieś czytałem, że murarka potrzebuje trzciny, która ma wejście z obu końców rurki. Czy to prawda? Jeżeli przygotowujemy gniazda z trzciny, to najważniejsze jest, żeby kolanko nie znajdowało się z dwóch stron. Bo to na początku też tak mówiliśmy, że najważniejsze jest, żeby z jednej strony było to kolanko, żeby było możliwie krótkie. Obecnie uważam, że to nie ma większego znaczenia. Tniemy materiały gniazdowe na podobną długość, czyli powiedzmy, że w okolicach 15 cm. Mamy trzcinę, która ma średnicę 6-8 mm wewnątrz i bardzo dobrze. I nie zwracamy większej uwagi na to, czy to kolanko będzie, czy go nie będzie, w którym miejscu ono się będzie znajdowało, ponieważ murarki wchodzą z obu stron. I to zauważyłem, że nawet tam, gdzie jest ciemniej, tym wchodzą chętniej. Więc jeżeli będziemy mieli kolanko w środku takiej rurki, to one zabudują to z obu stron. Jeżeli będzie kolanko tylko z jednej strony, wejdą z jednej strony. Jeżeli kolanka nie będzie wcale, prawdopodobnie też zabudują takie gniazdo. Więc jakby tu nie ma co jakby szczególnie analizować tych gniazd. Najważniejsze, żeby było wejście do środka, a one już sobie dadzą radę.
Jak zachęcić murarki do osiedlenia w hotelu? Pan Karol pyta. No zachęcić to trudno. Jeżeli będą w okolicy, no to na pewno przylecą, bo jeżeli będzie materiał gniazdowy tam wyłożony, zwłaszcza trzcina, no to jest to na tyle atrakcyjne miejsce, że jeżeli będą gdzieś tam w promieniu no, do 200 metrów, to prawdopodobnie tam przylecą. Jeżeli ich nie ma w pobliżu, no to prawdopodobnie trzeba je tam dostarczyć, czyli wtedy kupić kokony w zależności od możliwości, większą lub mniejszą ilość, wstawić w pudełeczku takie kokony, wyciąć otwór, no i wtedy tam na 100% się osiedlą w tym miejscu. Ale po prostu muszą być one w pobliżu. Jeżeli ich nie ma, no to nic nie zrobi. Pani Roxana pyta, mam mały sad przy domu, jednorodzinny w mieście. Czy mogę posiadać taką murarkę? Czy to bezpieczne? Już wspomniałem o tym, że oczywiście tak. Tu jedyne, co może, nie wiem, denerwować niektórych, to że one na początku, jak w tym początkowym okresie, no kręcą się w poszukiwaniu gniazd. I czasem, jeżeli okno będzie uchylone czy otwarte, potrafią gdzieś tam zalatywać. Ale tak jak powiedziałem, one są całkowicie bezpieczne, ponieważ mimo posiadania żądła całkowicie są nieagresywne. Nie zdarzyło się jeszcze nigdy, żeby murarka kogoś zaatakowała, jak w przypadku czmieli czy pszczoły miodnej. Więc jak najbardziej w takim sadzie, w mieście, no jeżeli to jest sad, to jak najbardziej, nawet niewielkie ogródki, a czy ogródki ziołkowe, też znakomicie się do tego nadają, ponieważ tam jest duża różnorodność roślin pożytkowych. Więc jak najbardziej w zasadzie w takich warunkach to głównie murarka ogrodowa się nadaje. Inne gatunki raczej się nie sprawdzą, bo jakieś ryzyko występuje. Pan Karol pyta, ile murarek muszę mieć w swoim sadzie, ogrodzie, aby poprawić zapylenie? Czy są jakieś ograniczenia? Pytanie odnośnie hoteli, jakie materiały najlepiej wykorzystywać do jego budowy? No w zasadzie ja w czasie wykładu to o wszystkim powiedziałem. Czyli tak, ile tych murarek? No to tak jak mówiliśmy, no, jeżeli to jest hektar sadu jabłoniowego, to wystarczy 1000-1500. Jeżeli wstawimy mniej, to też dobrze. To te 1000-1500 kokonów to jest takie optimum. Każda ilość poprawi zapylenie. Ograniczenia, tu domyślam się, że chodzi o górną granicę, czy są? No teoretycznie nie, ale w praktyce słyszałem o takim przypadku, że ktoś, komu dobrze szła hodowla murarek, wykorzystał murarkę, namnożył ją do dosyć dużych rozmiarów, bo to była populacja około 50 tysięcy osobników, zamiast je rozdać, podzielić się, ewentualnie sprzedać, to postanowił je wystawić do swojego jednohektarowego sadu czereśniowego. No i potem dzwonił po kolegach, czy nie wiedzą, czy nie znają sposobów na przerzedzanie zawiązek na czereśnie. No wszyscy się śmiali, bo to w ogóle jest przypadek bardzo rzadki, no, ale w skrajnych okolicznościach, kiedy ktoś przesadzi, to może do tego dojść, więc lepiej jest nie przesadzać, czyli jeżeli mamy do tych kokonów mało, no to oczywiście tu nie ma żadnego problemu, ale jeżeli mamy tych kokonów więcej, no to powiedzmy 2 czy 3 tysiące na hektar, no to już jest taka górna granica, nie ma sensu, lepiej jest odsprzedać komuś, ewentualnie wystawić w innym miejscu, do innego sadu, do znajomego, a nie ustawiać ich wszystkich w jednym miejscu, no bo to po prostu nie ma sensu. Jakie pytanie? Jakie materiały najlepiej wykorzystywać do jego budowy, do budowy hotelu? Znaczy chodzi o zewnętrzną, znaczy domyślam się, że chodzi o te ścianki, no najlepiej ekologiczne, tak, jak już idziemy w ekologię, to raczej powinno to być drewno, no tu jeżeli je pomalujemy, no to dobrze, ale jak nie pomalowane, to też, no bo to w sumie kwestia estetyki, a pszczoły tak naprawdę na naszej logice i estetyce się nie znają, więc jak będzie taki hotel wyglądał, to nie ma większego znaczenia. Najważniejsze jest, żeby to było miejsce bezpieczne w miarę, tak, czyli żeby to było miejsce zadaszone, zabezpieczone, siatką przed ptakami. No i te materiały gniazdowe powinny mieć różną średnicę, ponieważ gatunki u nas występujące gnieżdżą się w różnych otworach i może być to tam od 2-3 mm w górę. Oczywiście no tutaj ta cegła dziurawka tak w sumie dominuje, bo to taki łatwy materiał i wydaje się, że coś tam się zagnieździ, no mało prawdopodobne, więc raczej cegły dziurawki bym nie doradzał.
Z tym zakupem kokonów to tak, po pierwsze najlepiej się wcześniej interesować, bo różnie z tą podażą może być, tak? Jak to było w tym roku, że już w zasadzie im bliżej wiosny, tym trudniej było je dostać. Więc można to już robić, zamawiać te kokony zwykle w grudniu, w styczniu, najczęściej to od początku stycznia. Można je wtedy od razu kupić i wtedy no, przetrzymać je samodzielnie, ewentualnie zamówić te kokony i umówić się na dostawę w takim momencie, żeby je od razu wystawić na przykład, tak? Czy ewentualnie przetrzymać tydzień czy dwa w lodówce i dopiero wtedy wystawiać. Więc tutaj to trzeba się zainteresować odpowiednio wcześniej, żeby czegoś nie przegapić. A już sam moment tych zakupów to jest kwestia umówienia z hodowcą. Rdestowiec bym powiedział, że tak, można, tylko że on, jego łodygi mają bardzo zróżnicowaną, że tak powiem, średnicę, czyli no, tuż przy ziemi są bardzo grube, potem dosyć szybko, no, powiedzmy gwałtownie ta średnica spada i taka optymalna średnica w okolicach 6-8 mm wewnątrz to jest tylko taki dość krótki odcinek. Więc tak naprawdę można, ale na pewno nie całe, bo zbyt duża średnica się do tego dla murarki ogrodowej nie nadaje. No, trzcina jest o tyle dobra, że ona ma bardzo zbliżoną średnicę na długich odcinkach. I tutaj no, dużo łatwiej jest uciąć z jednego źdźbła trzciny takie materiały, które się będą dla nas nadawały. No, w przypadku rdestowca jest dużo trudniej, poza tym zbyt duże średnice nie są wskazane, ponieważ murarka musi się dużo bardziej napracować. Jeżeli taka murarka ogrodowa będzie miała średnicę otworu 10 mm, no to sobie proszę policzyć, jaka to jest powierzchnia, tak? O ile większa od tej średnicy, która miałaby 6 mm, więc jakby lepiej jest wykorzystać, znaczy łatwiej jest robić czy przygotowywać materiały gniazdowe trzciny, oczywiście jeżeli się ją ma, niż z rdestowca, ale w przypadku, kiedy nie ma innego wyjścia i ktoś będzie no, poświęcił więcej czasu, żeby te optymalne odcinki łodyg rdestowca wykorzystać, to jest to możliwe i murarki w tym się zasiedną. Problem znowu jest w przypadku rdestowca z rozłupywaniem tych gniazd, ponieważ rdestowiec ma te łodygi bardzo kruche. Trzcina rozłupuje nam się na całej długości i mamy właściwie wszystkie kokony dostępne od razu. W przypadku rdestowca wydajność tej pracy będzie dużo niższa, więc oczywiście można, ale całkowicie bym nie polecał wykorzystywać rdestowca przy odrobinę większych hodowlach. Tutaj zdania są podzielone, można powiedzieć. Są takie poglądy, że znaczy samych poideł może nie, ale niektórzy są zwolennikami, żeby jej dostarczyć materiału takiego do budowy gniazda, czyli na przykład w jakichś tam no, pojemnikach, glinę, w której będzie woda, żeby murarka tam no, znajdowała sobie odpowiedniej wilgotności ten materiał i stamtąd to pobierała, bo do picia raczej nie potrzebuje, ona potrzebuje w sumie, żeby mieć siłę latać, to nektaru i ten nektar pobiera z kwiatów, pyłek zbiera jako pokarm dla larw, więc sama woda jej niepotrzebna. Do budowy przegród wykorzystuje własną ślinę, więc ewentualnie no, odpowiedniej wilgotności glinę, więc no, poideł nie potrzebuje. W praktyce ja jestem zdania, że takie no, całkowite pomaganie natury nie ma sensu, bo my mieliśmy takie obserwacje, że murarki same odnajdowały sobie w okolicy takie miejsca, gdzie ten materiał do budowy przegród w gnieździe był optymalny, tak, miał optymalną plastyczność czy wilgotność, więc one wiedzą lepiej i ta nasza pomoc no, nie zawsze się sprawdza, bym powiedział. Może się udać, ale to nie jest pewne, więc nie namawiałbym do tego, murarki dają sobie radę bez naszej pomocy. Lepiej nie przeszkadzać. Y
Pani Milena pyta, sprawdzam codziennie, ile murarek wygryzło się z kokonów i dziś zauważyłam, że murarka wygryzła się do połowy, czyli samiec, rozumiem, i już się do końca nie wygryzła, bo odszedł z tego świata. Czym może to być spowodowane? Znaczy tak, to trudno powiedzieć, bo może to, mogą to być jakieś czynniki spowodowane przez jakąś chorobę, ewentualnie może to być spowodowane tym, że on był niedostatecznie rozwinięty, czyli był mały, jakiś taki herlawy, bo to w przypadku owadów też może się zdarzać. Może być tak, że zaczyna się wygryzać i jakieś czynniki, chociażby, nie wiem, ochłodzenie znaczne spowoduje przerwę w tym wygryzaniu, no i w zasadzie ginie taki owad. Tutaj jakby taka analiza pojedynczych osobników nie do końca chyba ma sens. Musimy patrzeć bardziej na to kompleksowo, bo to zawsze tak jest, że w sumie śmierć jednego owada, mimo że przykra, to w większej populacji nie ma większego znaczenia. Więc ten samiec, nie płakałbym po nim, o tak powiem, tym bardziej, że samców w populacji zwykle jest przewaga, więc prawdopodobnie on by i tak się nie nadawał jako reproduktor, więc być może to i lepiej, że tak wcześnie zszedł. To chyba by było wszystko. Nie mamy więcej pytań. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tym webinarze. Było mi bardzo miło podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami. Tu od organizatorów taka informacja, że nagranie z tego webinara będzie można obejrzeć na Facebooku firmy Sumi Agropoland. Bardzo dziękuję. Panie Dariuszu, bardzo dziękujemy za przekazaną dawkę solidnej wiedzy o murarce, o jej cyklu rozwojowym, o wykorzystaniu produkcji ogrodniczej. Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi i przede wszystkim Państwu dziękuję za poświęcony nam dzisiaj czas. Cieszymy się, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są owady zapylające w środowisku, jak poprawienie zapylenia przekłada się na późniejszy plon i jego jakość. No i zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie udostępnimy dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.